Ekscelencjo księży Arcybiskupie, Drodzy Duszpasterze, Przedsiębiorców, Drodzy Państwo, Przedsiębiorcy, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Byłem już tu wcześniej też przez minione lata i skierować słowo i cieszę się, że uczynię to jeszcze przed zapowiadanym końcem świata. Myślę, że po mnie się to nie stanie. Szanowni Państwo, chciałem rozpocząć od takiej anegdoty. Mianowicie kiedyś do pewnego rabina przyszedł uczeń i się go zapytał, czy człowiek rozwija się od zewnątrz do wewnątrz, czy od wewnątrz do zewnątrz. I wtedy rabin odpowiedział mu tak. Przywołuję tę anegdotę dlatego, ponieważ zdaję sobie sprawę, że temat, który podejmuje, Wiarygodność katolickiego przedsiębiorcy jest tematem bardzo szerokim, nie da się po prostu wszystkiego powiedzieć. Ja bardziej chciałem się podzielić też taką osobistą refleksją, dlatego że jako proboszcz jestem, jestem też menadżerem, no, od tego nie uciekniemy. Prowadzenie dzisiaj parafii również zobowiązuje do tego rodzaju działania, a więc chciałem zwrócić uwagę na pewne, w moim przekonaniu, istotne aspekty. Które chciałem ująć w kontekście wiarygodności w odniesieniu do siebie, do innych i do Pana Boga. No to rozpoczynamy. Mam pół godziny, tak? Bardzo serdecznie dziękuję. Naszą refleksję nad problemem wiarygodności nas, katolickich przedsiębiorców, chciałbym rozpocząć od przywołania słów, które jako przesłanie dla ludzi w każdym wieku, aby nie zadowalali się przeciętnością. Wypowiadał młody Włoch dziś błogosławiony Carlo Acutis. On mówił, Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu z nas umiera jako kopie. Dlaczego tak się dzieje? Teoretycznie nikt z nas nie chce być kopią. Wszyscy chcemy być oryginalni w swoim myśleniu, w swoim działaniu, w swoich słowach, w swoich zachowaniach. Problem w tym, czy jesteśmy wtedy wiarygodni. W odniesieniu do siebie przede wszystkim do świata wartości, które nas ukształtowały i za które wciąż jesteśmy odpowiedzialni. W praktyce bywa z tym różnie z jednej strony wielu ulegając pokusie zbytnej troski o ciągłe manifestowanie swojej oryginalności a często ostatecznie staje się ofiarami kompleksu czy pychy. A z drugiej strony nie bez znaczenia pozostaje niebezpieczeństwo. Stopniowej utraty oryginalności w takim rozumieniu, przez konfrontację z powabem rzeczywistości wirtualnej, gdzie informacja staje się surowcem, z którego można wytworzyć dowolne doświadczenie. W ten sposób usieciowione życie kryje w sobie realne niebezpieczeństwo dla każdego z nas realne niebezpieczeństwo wątpienia co do wartości, które nas ukształtowały na rzecz propozycji wybieranych przez sieciową większość. Myślę tutaj o tym problemie, że konfrontujemy na świat wartości z tym, co słyszymy, i często będąc w mniejszości zastanawiamy się, czy my rzeczywiście idziemy dobrą drogą. Tu rodzi się zasadnicze pytanie, jak zachować dzisiaj oryginalność rozumianą jako wierność tradycji i wiarygodność treści Ewangelii przełożonej na język codziennego życia. Inaczej, mówić jak, inaczej mówiąc, jak być dzisiaj wiarygodnym katolikiem, przedsiębiorcą jednocześnie. Poszukując odpowiedzi na te pytanie, pragnę zwrócić uwagę na niektóre ważne, w moim przekonaniu, przesłanki dotyczące wiarygodności katolika i przedsiębiorcy w nurcie współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ta wiarygodność w stosunku do siebie. Wiergodny przedsiębiorca katolik, śledo to ktoś, kto odnalazł w swoim życiu właściwy etos i strzeże go z wielką pieczołowitością. Docierając do źródła pojęcia etos, chciałbym przywołać anegdotę związaną ze słynnym greckim filozofem Heraklitem. Pewnego dnia przybyli do niego goście z odległych krain olśnieni sławą wielkiego filozofa. Idąc, wyobrażali sobie, że zobaczą mędrca otoczonego gronem uczniów. Spotkał ich zawód. Rakli siedział z podkurczonymi nogami na ciepłym chlebowym piecu i grzał swoje zmarznięte kości. Zaskoczony tym widokiem, wędrowcy chcieli odejść. Zauważył to filozof i rzekł: Nie odchodźcie. Et hos dimon. Tutaj także obecni są bogowie. Mówiąc tutaj także, et Heraklit użył tego słowa greckiego, które dzisiaj stanowi źródło słów naszego pojęcia etosu. Słowo to ma wiele znaczeń. Etos znaczy środowisko, pole życia, istoty żywej, więc również człowieka. Oznacza to, co nam najbliższe, najlepsze, najbardziej znane miejsce, gdzie najbardziej czujemy się u siebie, jak rodzina, domostwo, firma, przedsiębiorstwo, wykonywane prace. To dlatego, aby człowiek mógł się rozwijać, musi znaleźć w sobie swój właściwy etos. W tym kontekście warto powrócić do słów Heraklita: Tutaj także obecni są bogowie. To słowo etos ściśle związane jest z obecnością bogów. Mówiąc inaczej, bogowie są obecni w ludzkim etos, niejednokrotnie w nim zamieszkując. Myślę, że fundamentalne znaczenie. Dla duchowej pracy człowieka w budowaniu własnego etosu stanowi dotarcie do źródła i motywacji kształtowania naszych etycznych postaw oraz zaspokojenia jednej z najbardziej podstawowych potrzeb, jaką jest potrzeba sensu. Odkrycie tego sensu w osobie Jezusa Chrystusa pozostaje wciąż jedyną odpowiedzią na pragnienie dobra, prawdy w swoim życiu. Które obecne jest w sercu człowieka. Przyjęcie tej odpowiedzi, pojęte jako rezultat zwrócenia się do Chrystusa, ogarnięcia przez niego, zawsze dokonuje się przez wyzwalające słowo nawrócenia, które nam przypomina o konieczności głębokiej przemiany serc przez odkryciem na nowo Jego miłości. I wciąż stanowi dla tych, którzy to słowo przyjęli źródło inspiracji w procesie poszukiwania etosu. Który nadaje kształt relacji do Boga, świata i drugiego człowieka. Wiarygodny przedsiębiorca katolik musi być też zdolny do właściwej samooceny. Chodzi tu o naszą emocjonalną reakcję na samego siebie, bo to dzięki niej potrafimy uwierzyć w siebie, we własne siły, mimo że nie mimo nieprzychylnych nigdy opinii ze strony innych. Myślę, że właściwa samoocena to swoisty bufor chroniący nas przed lękiem, pozwalający w sytuacjach trudnych optymistycznie patrzeć na realizowane przez nas plany i przedsięwzięcia. Jeśli samoocena jest zaniżona, to wtedy wykształcają się schematy destrukcyjne zgodnie z teorią odzwierciedlonego ja. A więc nie patrzymy na siebie z własnej perspektywy, lecz zwracamy uwagę, na nasze odzwierciedlenie w reakcjach innych, to powoduje ciągle porównywanie się oraz szukanie swoich efekt, defektów i wad. W tym kontekście trzeba nam również zauważyć, że sama właściwa sama ocena nie zmienia faktu, że nasze cechy osobiste nie gwarantują tego, jak w rzeczywistości będziemy oceniani przez innych ludzi, jednak będąc bardziej wiarygodnymi z pewnością łatwiej będzie nam zyskać sympatię innych. Wiarygodny przedsiębiorca, katolik musi również być zdolny do mądrego korzystania z czasu. Drodzy Państwo, żyjemy w czasach, gdzie podstawowym imperatywem stała się obsesja szybkości, ciągłe zmaganie się z czasem. Dziś wszystko, co pracuje zbyt wolno, budzi niechęć, zniecierpliwienie i pogardę jako coś nienowoczesne, a niekiedy nawet złe. Jednym z wymiernych skutków takiego funkcjonowania jest tak zwany cywilizacyjny stres. Obecnie tempo życia powoduje, że człowiek zmuszony jest do życia w stanie permanentnego napięcia spowodowanego ciągłą konkurencją, dyspozycyjnością w miejscu pracy, niedostateczną ilością odpoczynku i ciągłym pośpiechem i wszystko to zmusza człowieka do wzmożonego wysiłku, ale też prowadzi niekiedy do duchowego załamania. Nasza wiarygodność w relacji do innych. Wiarygodny przedsiębiorca to ktoś, kto wie, że nie może być jedyną instancją orzekającą o wszystkim w sposób jednoznaczny, pewny i absolutny, bez wystarczającego i jasnego uzasadnienia, a często się to zdarza. Przeciwnie, musi on być człowiekiem dialogu w którym nie obowiązuje zakaz stawiania pytań, to ktoś, kto słucha zanim zacznie mówić, kto przyjmuje zamiast sądzić, kto bardziej dodaje odwagi niż potępia, kto bardziej wzbudza postawy twórcze niż strach i kto bardziej zaprasza do wyrażenia swego głosu niż do milczenia. Podstawą wszelkich działań w tym względzie musi być przede wszystkim świadomość, że drugiego człowieka nie można w żadnej mierze traktować jako środka do celu. Emmanuel Kant sformułował kiedyś zasadę imperatywu kategorycznego, która brzmi: postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jak też w osobie każdego innego używał zawsze razem jako celu, a nigdy jako środka. W szerszym znaczeniu praktyczna realizacja tego zamierzenia prowadzi również do humanizacji pracy. Podkreśla również w sposób jednoznaczny znaczenie wartości duchowych i etycznych osoby oraz roli jego misji w procesie rozwoju przedsiębiorczości na wszystkich jej szczeblach. Wiarygodny przedsiębiorca, katolik, w moim przekonaniu musi również troszczyć się obudowanie wspólnoty w strukturze przedsiębiorstwa, firmy. Czy realizacja tego pragnienia jest w praktyce możliwa? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być pozytywna, szczególnie w odniesieniu do firm, które funkcjonują zasadniczo w strukturze małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te ze względu na niewielką liczbę zatrudnionych osób Często również jako firmy rodzinne stwarzają odpowiednie warunki funkcjonowania wspólnoty, a przez możliwość wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcom i pracownikami rodzi się naturalna więź przez bliskie przebywanie z sobą i wspólne, wspólnie wykonywaną pracę. Drodzy Państwo, w tym kontekście chciałem zwrócić uwagę na pewne istotne w moim przekonaniu Zagadnienie związane z realnym zagrożeniem wspólnotowego charakteru funkcjonowania firmy czy przedsiębiorstwa. Dla właściwego zrozumienia istoty tego problemu przywołuję trójkąt dramatyczny autorstwa Stefana Kartmana. Jego twórca ukazuje, jak dramatycznie i nieszczęśliwie mogą przebiegać relacje międzyludzkie. Trójkąt ten składa się z trzech faz relacji, które autor określił jako wybawiciel, prześladowca i ofiara. Wybawiciel to zdaniem Kartmana ktoś, kto szuka wielkich możliwości, wszelkich możliwości i racji, aby uczynić szczęśliwym innego, kiedy jednak zauważa, że jego wysiłki spotykają się z ignorancją, obojętnością i nade wszystko z brakiem wdzięczności ze strony tego, któremu pomaga. On sam z wybawcy przechodzi do roli prześladowcy. To przejście rodzi w nim subiektywne poczucie zawodu osobistej porażki. Formą jej rekompensaty jest agresja względem osoby, o której przyszłość autentycznie zabiegał. Ta agresja prześladowcy wywołuje z kolei subiektywnie uzasadniony atak ze strony prześladowanego, który nie do końca rozumie sytuację, w której się znalazł niekoniecznie z własnego przyzwolenia. W taki sposób wybawca staje się ostatecznie ofiarą w gruncie rzeczy szlachetnego zamierzenia niesienia pomocy tym, którzy w jego przekonaniu tak bardzo jej potrzebowali. Tak bardzo upraktyczniając ten przykład trójkątna Karpmana funkcjonujący w przestrzeni np. przedsiębiorstwa czy film rodzinnych, no mów mi się, że szef mówi do Kowalskiego. Panie Kowalski, znam Pana sytuację rodzinną, ona jest trudna, ja chcę Panu pomóc. Ja mam dla Pana konkretne stanowisko. Panie Kowalski, Pan pójdziesz na kurs, zrobisz Pan kurs, przygotujesz się, będę w Pana inwestował, no, ale Kowalski za bardzo nie jest zainteresowany robieniem czegokolwiek, zostaje jakby przymuszony przez swojego szefa no i będzie to realizował. Po jakimś czasie weryfikuje szef Kowalskiego, mówi, panie Kowalski, coś pan zrobił, dałem panu szansę, dałem panu możliwości. Nie wywiązał się pan z tego, to ja teraz panu pokażę, jak wygląda życie. No i zaczyna atakować pana Kowalskiego. Pan Kowalski, Bogu ducha winny, bo on nie za bardzo chciał, ani o to nie zabiegał, no próbuje też odpowiedzieć na tą agresję ze strony szefa, atakując szefa i w ten sposób Wybawiciel w tym znaczeniu, szefa, który chciał pomóc, staje się ofiarą. Często też dokonuje się to w wspomnianych przeze mnie firmach rodzinnych, bo ojciec widzi swojego następcę w synu czy w córce, a te dzieci niekoniecznie są zainteresowane prowadzeniem tej firmy. I taka nadmierna troska często może wzbudzić reakcje negatywne. Wierygodny przedsiębiorca katolik to również ktoś, kto musi przejmować się losem ludzi obciążonych duchową i materialną biedą, dając im zastrzyk nadziei. Myślę, że realizacja tego zadania domaga się wrażliwości na drugiego człowieka, która pozwala zauważyć że obok szerokiej drogi, którą płynie strumień życia ludzi silnych, zdrowych, aktywnych, Zapatrzonych w swoje doraźne cele jest również ścieżka tych, którzy są pozornie wyłączeni z powszechnego nurtu. Jest to droga stwarzająca możliwości uświęcenia siebie przez apostolat skupiony na działalności społecznej, oparty na fundamentalnym prawie miłości bliźniego. Wiem również z praktyki, że wielu przedsiębiorców podejmuje ten niezwykle piękny zakres działalności charytatywnej poprzez różnego rodzaju fundacje. Chodzi tutaj o ten kontekst zewnętrzny funkcjonowania, ale również o ten kontekst wewnętrzny, myślę w odniesieniu do, do firmy. To wsparcie często w biedzie dotyczy nie tylko przestrzeni materialnej, ale również przestrzeni duchowych, duchowego wsparcia osób, które nam są po prostu powierzone. I ta wiarygodność w relacji do Pana Boga. Myślę, że wiarygodny przedsiębiorca katolik to człowiek, który zgodnie z tymi słowami wypisanymi, nie ma ich, zasłoniłem je sobą, ale jest człowiekiem pełnym radości, a ta radość ma swoje źródło, ona bierze się z wiary. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na pewien kontekst związany z wiarą dotyczący zdolności obrony jej orędzia i świata wartości, o których mówiłem na początku, które je stanowią. Protestancki teolog Lew dotykając problemu odpowiedzialności chrześcijan, katolików za Kościół na mocy Chrztu Świętego mówi, że Właśnie ten Kościół stał się naszym domem i naszą matką. I mówi, że przyszły kształt Kościoła nie zrodzi się z dystansowanej krytyki czy kąśliwego cynizmu. On rozwija się tam, gdzie my identyfikujemy się z jego sukcesami, niepowodzeniami, gdzie dochowujemy mu wierności w dobrych i złych dniach. Kiedy Kościół jest i pozostaje po prostu moją matką i moim krzyżem. Myślę, że te niezwykle... Mocne słowa nabierają szczególnego znaczenia w konfrontacji ze współczesnym światem naznaczonym postępującym procesem dechrystianizacji, prowadzącej do sekularyzacji i kształtowania życia bez Boga, a często także do krytyki Kościoła w różnych aspektach jego funkcjonowania. Często wobec takiej fali krytyki mówimy, że jesteśmy bezradni i to w zasadzie wszystko, co mamy do powiedzenia. Niekiedy dajemy się wciągnąć świat przejmującej nierzadko bardzo emocjonalnej apologii wiary. Tu rodzi się jednak zasadnicze pytanie, czy w tej sytuacji istnieje jakaś inna pośrednia droga obrony orędzia Ewangelii. Wydaje się, że jest nią droga apologetyczna, która polega na prezentacji własnych racji opartych na osobistym doświadczeniu wiary. Myślę, że jest to ważne, ponieważ współczesny człowiek nie ma zaufania do doktryn rozważanych abstrakcyjnie, niesprawdzonych w życiu. I staje się nieufny wobec słowa, które nie jest słowem świadczenia. Myślę, że w tym wypadku jedyną czytelną formą przekazu, jakiej jeszcze ufa, jest świadectwo. Świadomość tego faktu oznacza konieczność przyjęcia pewnej logiki, zgodnie z którą świadczy zawsze znaczy gwarantować jakąś prawdę. W praktyce, to, w praktyce oznacza to, że nie istnieje świadectwo, które by nie angażowało osoby świadka. A w tej sytuacji wydaje się być zasadne pytanie biskupa Akwizgranu Klausa Hemerle, czy zamiast poświadczać to, co niepowtarzalne i niezmienne w orędziu Jezusa, sami przez nasze życie i postawy nie jesteśmy tylko tego zawiadowcami. Czy mówimy o Bogu tak, że jednocześnie mówimy o sobie? Albo czy mówimy o sobie tak, że jednocześnie mówimy o Bogu? I dodaję, gdyby każdy chrześcijanin potrafił swoim życiem wiarygodnie opowiadać o Bogu, to mógłby dać światu coś więcej, czego inni mu nie dali. Chciałbym moją refleksję zakończyć słowami Beethovena, który kiedyś powiedział. Jeśli ktoś zagra utwór, pomijając jedną nutkę, to jeszcze nie jest tragedia. Prawdziwą tragedią jest gra bez pasji. Myślę, że wiara, jej poszukiwanie, jej utrata, jej brak to tajemniczy świat pomiędzy Bogiem i człowiekiem. W tym świecie gra bez pasji oznacza wiarę rozumianą jedynie jako tradycję, relik przeszłości, pamiątkę rodzinną czy wiarę sfatygowaną i martwą. Bo pasja to aktywność, żarliwość, zamiłowanie, entuzjazm, duchowe poruszenie, niezłomność i wytrwałość tych, którzy w swoim sercu wciąż odczuwają nieustanną potrzebę obcowania z Bogiem. A W tej pasji życia wiarą, która pozwala nam również patrzeć na świat i na ludzi, i nade wszystko na siebie z perspektywy samego Boga, jest również miejsce na tą jedną pominiętą nutkę. To nasza wiara wystawiona na próbę, stanowiąca cząstkę pogaństwa, które w każdym z nas nie zostało jeszcze nawrócone. Dlatego również dzisiaj nadal bliskie pozostają słowa Panie, przymnóż nam wiary. Rozpoczyłem od słów młodego Włocha, błogosławionego Karlo. Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie. Życzę sobie, każdemu z nas, abyśmy przechodząc przez to życie w sposób niezwykle oryginalny, budowany na wartościach Ewangelii, umarli jako oryginały, a nie jako kopie. Bardzo serdecznie dziękuję.